Dziennikarz to jest taki gość, który jak widzi, że coś gdzieś się dzieje, to nie pójdzie dalej, tylko pójdzie zobaczyć, co się dzieje. Gdzieś tam coś się rusza, to zajrzy zobaczyć, co się rusza, bo go to po prostu ciekawi. Dziennikarz to jest człowiek ciekawy świata, który chce zobaczyć, co się dzieje, a potem chce ludziom o tym opowiedzieć. To tak jakby najbardziej podstawowa definicja. Tym bardziej, że nie mogę użyć żadnej oficjalnej, formalnej definicji, ponieważ nie ma zawodu dziennikarza. Lekarz to jest taki gość, który skończy studia lekarskie, skończy medycynę, potem odbędzie praktyki najróżniejsze i dostaje przez to uprawnienia do leczenia ludzi. Adwokat to jest taki gość, który skończy prawo, potem dostanie się, albo się dostanie, no musi się dostać, żeby to miało ręce i nogi, dostanie się na aplikację adwokacką, dostanie papier i może być adwokatem. A dziennikarz po prostu przyjdzie do szefa redakcji z jakimś artykułem, spodoba się szefowi i już jest dziennikarzem. Dziennikarzem każdy może być, z punktu widzenia formalnego. Ja jestem osobiście, i to mówię uczciwie, przeciwnikiem studiów dziennikarskich. Uważam, że studia dziennikarskie mają sens jako, powiedzmy, roczna szkoła zawodowa, żeby nauczyć się posługiwać narzędziami. Prawda, komputer z odpowiednimi programami, kamera, mikrofon, kilka zasad rządzących się światem, rządzących dziennikarką, zasady etyczne, które trzeba wpoić ludziom wchodzącym w ten świat, bo z nimi, z tymi zasadami jest coraz gorzej, a to wystarczy rok. Natomiast studia uniwersyteckie, magisterskie, proszę zwrócić uwagę, że one są, jakby tak przyjrzeć się programom, to one są w większym stopniu historią dziennikarstwa, teorią dziennikarstwa niż szkołą dziennikarstwa. Predyspozycje zależą od medium, w jakim dziennikarz ma pracować. Jeśli świetnie pisze, a jest z natury rzeczy spokojny, flegmatyczny, drobiazgowy, lubi poszukać w archiwach, gdzieś w źródłach dokładnie wszystkie, żeby wszystko mieć zbadane i mieć odpowiedzi na wszystkie pytania, no to będzie pracował w miesięczniku i tam będzie się dobrze sprawdzał. Naprawdę predyspozycji takich fizycznych trzeba, kiedy się pracuje w mediach elektronicznych. Kiedy się pracuje w radiu, trzeba mieć dobrze postawiony głos. Nie można pracować w radiu z wadą wymowy, ze źle postawionym głosem. To i tak od czasów Polskiego Radia się bardzo zdemokratyzowało, no ale jednak pewne minimum jest wymagane. Jeśli się pracuje w telewizji, trzeba jakoś wyglądać. To nie znaczy, że trzeba być jakimś przystojnym amantem w stylu macho południowoamerykańskiego, no ale nie można mieć jakichś takich widocznych wad urody, nie można mieć wad wymowy. To bardzo przeszkadza. I teraz oczywiście większe wymagania są, jeśli chce się być prezenterem w studiu telewizyjnym, trochę mniejsze, jeśli ma się być tylko reporterem po prostu. Trzeba mieć, jeśli się pracuje w mediach szybkich, codziennych, trzeba umieć pracować pod napięciem czasu. Bo to z jednej strony często się kłóci, bo siedzi się przy komputerze, za chwilę jest emisja, a my mamy w głowie mętlik i nie bardzo wiemy, co napisać. Otóż to nie jest czas na męki twórcze, po prostu trzeba umieć to na szybko napisać. To w dużym stopniu zdobywa się praktyką, więc to umiejętność pracowania pod presją czasu. Czasem mieszanina tupetu, bezczelności i wytrwałości, kiedy cię wrzucają jednymi drzwiami, trzeba wejść drugimi drzwiami, często, nie zawsze, ale i trzeba jednocześnie umieć się zachować, bo to sam tupet i chamstwo to za mało, dużo za mało do tego, o czym ja mówię w tej chwili. Cóż jeszcze dziennikarz powinien umieć? Powinien mieć dużą dozę samokrytycyzmu, bo to już dzieło twórcze szybko się dewaluuje, szybko się o tym zapomina. Musi pamiętać o tym, że nie wolno siadać na laurach, że jesteś wart tyle, ile twój ostatni materiał.
bo przedostatniego już nikt nie pamięta. To, że 2 lata temu dostałeś jakąś nagrodę, prezes, dyrektor, redaktor cię pochwalili, to nie znaczy, że możesz po prostu zacząć puszczać, sprzedawać jakieś kity. No, to zawsze musi być dobre. I szybko zapomną o tym, że jesteś dobry, szybko zapomną, jak się okaże, że nie jesteś dobry. Moja ścieżka nie była typowa. To znaczy, ja zaczynałem jeszcze, jeszcze przed stanem wojennym, gdzie oczywistym było, że nie pójdę na żadne studia dziennikarskie, bo wtedy studia dziennikarskie były specjalizacją na wydziale politologii. Więc tam się kształciło politruków po prostu i ja nie zamierzałem takiej szkoły kończyć. Poszedłem na polonistykę, bo wydawało mi się, że to będą takie dobre studia, które mnie przygotowują do pisania. Potem się okazało, że to jest bardziej historia literatury niż jakieś tam pisanie, więc opiekunka roku poradziła mi, że może by socjologię, bo to bardziej będzie dla właśnie pod dziennikarstwo. No to robiłem równolegle polonistykę i socjologię. W ogóle dziennikarzem chciałem być pierwszy raz wpadłem na pomysł, że będę dziennikarzem, jak miałem 13 lat. Czytałem wtedy gazety, takie gazety jak Trybuna Ludu i Życie Warszawy. Jak się pojawiały pierwsze kolumny po zjeździe partii i tam byli nowi szefowie partii, nowi starzy szefowie partii, prawda, pierwszy sekretarz biura politycznego KCPZPR, członkowie sekretariatu KCPZPR, biura politycznego KCPZPR i tak dalej, ja ich wszystkich znałem. Wszystkie zdjęcia, studiowałem, kto jest kto, ja wiedziałem, kto jest kto. To, no i co tam w tych gazetach jest, to musiałem wiedzieć. No minęło od tamtej pory i jeszcze więcej, w dalszym ciągu gazety czytam i wiem, kto jest kto. I nie wyobrażam sobie, żebym mógł tego nie wiedzieć. Zdumiewa mnie czasem ta dygresja, może taka rewolucja nastąpiła w związku z internetem i z bogactwem źródeł informacji, z bogactwem stacji telewizyjnych. Okazuje się, że traci się, zanika, zwęża się coś takiego, co można by nazwać mainstreamem informacyjnym. W dawnych czasach, jak jakaś informacja była podana w dzienniku telewizyjnym o 19:30, to prawie cały naród to widział. Miliony ludzi to oglądały. A teraz jest katastrofa kolejowa i młody człowiek mnie pyta, słyszy w radiu, jedziemy samochodem, słyszy w radiu, że jest żałoba narodowa zagłoszona. Ja mnie pyta, dlaczego, jaka żałoba, z jakiego powodu. 2 dni po katastrofie pod Szczekocinami. On nie siedzi w lesie gdzieś, siedzi w internecie, rozmawia ze znajomymi, ale ma swoje strony, ma swoje źródła informacji i akurat tam nigdzie przez te 2 dni nie dowiedział się, że jest katastrofa pod Szczekocinami. Potem, no i z natury rzeczy trafiłem, a potem szybciutko, jak wszedłem na rynek zawodowy, to powstała Solidarność. I poszedłem do Solidarności, byłem redaktorem pisemek solidarnościowych takich. No, i w ogóle pracownikiem etatowym Solidarności w 1981 roku. Również kilka miesięcy byłem z tygodniku Solidarność u Tadeusza Mazowieckiego wówczas. A od stanu wojennego, od stycznia zostałem redaktorem Karty. To było pisemko podziemne najpierw. Karta, bo jedna strona, dwustronnie drukowana na maszynopisie oczywiście. I takie walczące to pismo było, ale po roku mniej więcej, po kilku miesiącach zorientowaliśmy się, że to był sierpień, wrzesień 1982 roku, zorientowaliśmy się, że czeka nas długi marsz, że to nie tak szybko, że tam zima wasza, wiosna nasza i zaraz komuna opadnie. I trzeba jednocześnie w tym podziemiu jakoś się realizować. Wtedy powstał pomysł na takie poważniejsze pismo, taki, jak to Rosjanie mówią, tołsty żurnał, czyli gruby kwartalnik, społeczno-polityczno-kulturalny. Od tego zaczęliśmy. A potem 1989 rok, moi koledzy zostali w Karcie. Z karty powstał ośrodek, wielki ośrodek badań historycznych. A ja z temperamentem takim bardziej dziennikarskim poszedłem do Gazety Wyborczej pół roku mniej więcej od maja do października, do listopada w Gazecie Wyborczej, kiedy dowiedziałem się, że w telewizji powstaje nowy program, miejsce dziennika telewizyjnego Wiadomości, trafiłem tak do telewizji. W listopadzie 89 byłem w gronie założycieli Wiadomości.
Bądź ciekaw świata. Nie daj się zbyć byle czym. Musisz się dowiedzieć, co się dzieje. Jak coś się dzieje, to podejdź, zobacz, co się dzieje. Dowiaduj się. Czytaj gazety, słuchaj radia, słuchaj programów, oglądaj telewizję, oglądaj, słuchaj programy informacyjne. Nie można się ograniczyć do programów muzycznych. Bo to jest, no tym dziennikarz musi wiedzieć, co się dzieje wokół niego po prostu. I rozumieć, staraj się zrozumieć, co się dzieje. Słuchaj mądrzejszych, czytaj książki. Książki. Trzeba czytać książki, proszę Państwa. I coś, co pamiętam, sam to odbyłem, to zupełnie osobiste doświadczenie. Kiedyś, jak właśnie tak słuchałem różnych programów informacyjnych, oglądałem, zorientowałem się, że ci wszyscy mądrzy panowie mają zdanie na jakiś temat, prawda? Jest, coś się wydarzyło i ci ludzie to komentują. Więc pomyślałem sobie, że ja też tak będę. I no, ćwiczenie było takie, że było jakieś wydarzenie i ja się zastanawiałem, gdyby do mnie podszedł reporter, to co ja bym powiedział, jak ja bym to skomentował? Albo gdybym ja jako dziennikarz, jako komentator miał jakieś wydarzenie skomentować, to co ja bym powiedział od siebie? To wtedy uczy łączenia różnych informacji, żeby się orientować, żeby umieć osadzić jakieś wydarzenie w kontekście po prostu. To trzeba znać konteksty.